Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiem, czym jest przodopochylenie miednicy oraz dlaczego ciężko jest ustalić jej idealne, neutralne ustawienie. W celu łatwiejszego zrozumienia pojęcie to możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Tak więc przodopochylenie miednicy składa się z trzech członów. Przodo, które oznacza kierunek do przodu, pochylenie, tak więc mamy już coś, co pochyla się do przodu, a tym czymś jest ostatni, trzeci człon, czyli miednica. Inaczej mówiąc, miednica jest pochylona do przodu. Przeciwieństwem przodopochylenia jest tyłopochylenie miednicy, czyli dokładnie to samo, tylko w przeciwnym kierunku. Ktoś mógłby zapytać jednak, czym jest ta miednica? Otóż jest to duża struktura kostna, która łączy ze sobą kręgosłup oraz nogi. Składa się ona z kości krzyżowej, ogonowej oraz dwubiodrowych. W miejscu połączenia się miednicy z kością udową występuje kulisto-panewkowy staw biodrowy. Jedną z funkcji miednicy jest przenoszenie sił górnej części ciała na kończyny dolne i vice versa. Jeżeli zmagasz się z bólem lędźwi, sprawdź darmowy dokument, gdzie przygotowałem 10 informacji, które musisz wiedzieć. Przodopochylenie miednicy często jest łączone z bólem dolnej części pleców, jednak o tej korelacji powiem więcej w jednym z przyszłych odcinków. Teraz skupimy się na tym, dlaczego ciężko jest ustalić neutralne ustawienie miednicy. Jednym z częstszych sposobów, aby zmierzyć przodopochylenie, jest zmierzenie kąta nachylenia pomiędzy przednim górnym a tylnym górnym kolcem biodrowym. Ogólnie rzecz biorąc, większość ludzi będzie miała tutaj pewien stopień przodopochylenia miednicy, gdzie za normę uważa się od 4 do 10 stopni przodopochylenia. Zdiagnozowanie przodopochylenia w ten sposób może okazać się jednak złudne, co potwierdza chociażby badanie z 2008 roku, gdzie pokazano, że istnieją różnice w budowie kostnej miednicy. Przykładowo na tym zdjęciu widzimy dwie miednice w pozycji neutralnej, a wcześniej wspomniany kąt różni je aż o 23 stopnie. Oznacza to, że może się wydawać, iż Twoja miednica nie jest w porządku, a w rzeczywistości może to być po prostu jej naturalny kształt kostny. Pokazuje to, jak mało wiarygodne jest badanie palpacyjne w przypadku mierzenia przodopochylenia miednicy. Kolejną sprawą jest tutaj neutralne ustawienie kręgosłupa, który, tak jak wspomniałem, łączy się z miednicą. Chodzi tutaj dokładnie o to samo. Nie jesteśmy w stanie podać jego wzorowego i neutralnego ustawienia, gdyż to, co jest neutralne dla jednej osoby, dla drugiej może być czymś zupełnie innym. Może to być związane z wieloma indywidualnymi czynnikami, takimi jak waga, aktywność, siła mięśni oraz elastyczność kręgosłupa i kończyn dolnych. Strefę neutralną można określić zatem jako spektrum środka biernego zakresu ruchu pomiędzy zgięciem a wyprostem. Dodatkowo Panjabi w jednej ze swoich prac zdefiniował pozycję neutralną kręgosłupa jako taką, w której ogólne wewnętrzne naprężenia kolumny kręgosłupa i wysiłek mięśniowy są minimalne do utrzymania jego pozycji. Definicje te potwierdzają, że idea neutralności jest czymś nieokreślonym i że jest to indywidualna kwestia. Na dzisiaj to wszystko, dzięki za obejrzenie do końca, jeżeli film się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz dla statystyk i do następnego.